Wyobraź sobie, że popijasz swoją ulubioną kawę we własnym ogródku, w blasku słońca, w zieleni, a z racji jego południowej lokalizacji towarzyszy ci ono przez cały dzień. Zapraszam cię do domu w Lipnicy Dolnej z dwoma niezależnymi wejściami dla dwóch rodzin, ale o tym za chwilę. Chodźcie za mną. Ale zanim przejdziemy dalej, tak jak wspomniałem wcześniej, dom posiada dwa niezależne wejścia na parter oraz na pierwsze i drugie piętro, w którym bez problemu zamieszkają dwie rodziny. Zapraszam dalej. Na parterze, który posiada dodatkowo osobne wejście z zewnątrz, mamy pięć pomieszczeń. Osobną kuchnię, osobny pokój, toaletę, garderobę oraz dodatkowe pomieszczenie gospodarcze. Parter oczywiście jest skomunikowany z pierwszym piętrem, natomiast w zależności od preferencji może być również osobnym mieszkaniem. Na pierwszym piętrze rozkład pomieszczeń jest identyczny jak na parterze, zresztą zobaczcie sami. Przechodząc z korytarza na pierwsze piętro, wita nas jasna kuchnia zlokalizowana w orientacji wschodniej, gdzie każde śniadanie będziecie mogli zjeść w blasku słońca, a następnie mamy dwa osobne pokoje. Jest tutaj sporo możliwości i pełna dowolność. Poddasze to identyczne rozmieszczenie pomieszczeń jak poprzednio, jest do wykończenia, ale ma spory potencjał i dużą antresolę. Za domem zlokalizowany mamy garaż o powierzchni 40 m2, dwustanowiskowy, który również może pełnić rolę budynku gospodarczego. Od południowej granicy działki została rozpoczęta budowa ogrodowej antresoli, doprowadzony został również prąd, nic tylko skończyć, grillować i spędzać letnie wieczory na świeżym powietrzu. Dodatkowo, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dom posiada dwa zjazdy. Pierwszy poprzez bramę automatyczną z drogi głównej, a drugi z drogi wewnętrznej wzdłuż południowej granicy działki, która również jest sprzedawana wraz z domem. Sama działka to ponad 11 arów czystej przyjemności koszenia trawy.